Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej posła Tomasza Nowaka. Tematem konferencji głównie będzie zbliżający się koniec kadencji parlamentarnej. Pan poseł przedstawi sprawozdanie ze swojej aktywnej działalności poselskiej. Być może kilka słów również powiemy o tym, co nas czeka i o tym, być może kogo struktury Platformy Obywatelskiej w Turku będą desygnowały w najbliższych wyborach parlamentarnych. Panie pośle, oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Sprawozdanie poselskie po 4 już prawie latach trzeba przedłożyć sprawozdanie wobec wyborców, którzy głosowali, ale także wobec tych, którzy nie głosowali, a być może przekonają się, że warto głosować na najaktywniejszego posła w okręgu 37. Mówię to świadomie, bowiem dane są nieubłagane. Mam pierwsze miejsce w aktywności poselskiej w całym okręgu wyborczym, 981 w samej statystyce sejmowej, wystąpień, interpelacji, działań, które są zarejestrowane na stronach sejmowych. 981, proszę popatrzeć, jaka jest przepaść, bo między tym moim pierwszym miejscem a miejscem ostatnim, 9, jest 29 zaledwie interpelacji i wystąpień. Tak więc posłów można oceniać na różne sposoby, ale niewątpliwie ten sposób jest jednym z najbardziej obiektywnych. Po pierwszym roku swoich działań byłem na 9 miejscu w rankingu Wprost w całym Sejmie. Szkoda, że Wprost zaprzestał prowadzenia tego rankingu, ale jest na pewno on bardzo przekonywujący i daje o to przestrzeń do rozmowy o tym, co też się zrobiło. Szanowni Państwo, wydaję dwa wydawnictwa, gazetę Sprawozdanie Poselskie, które trafia do skrzynek subregionu. W Turku trafi ulotka do wszystkich skrzynek w Turku i w wielu miejscowościach powiatu tureckiego. Te ulotki odsyłają do głównej strony internetowej mojej www.tomasz-nowak.pl, na której jest duża wersja sprawozdania, 13-stronicowa. Szanowni Państwo, w tej mijającej kadencji Sejmu jestem nadal wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska i rzecznikiem dyscypliny i etyki w tym klubie, a więc dbam o to, ażeby odbywały się głosowania, żeby posłowie byli na komisjach i tak dalej. I dbam o to, ale nie muszę specjalnie się wysilać, bowiem dyscyplina w klubie Platformy Obywatelskiej jest bardzo duża. Największymi wyzwaniami, które stały przed tą mijającą kadencją i o tym też ujmuję w wystąpieniu, główne wyzwania kadencji to przede wszystkim wolne sądy. No, byliśmy wspólnie z Darkiem na niejednej manifestacji, ale też w Sejmie mam liczne wystąpienia dotyczące tego. Stawałem w obronie mediów w sposób kategoryczny i zasadniczy, przewidując, że będą zwolnieni wszyscy dziennikarze telewizji publicznej, że będzie zawłaszczona, będzie telewizją PiS. Tak się stało. Reforma czy deforma oświaty, również z Darkiem tu walczyliśmy o to, żeby nie było tej deformy. Ze strukturami tureckimi zbieraliśmy tu też podpisy pod tym, ażeby tej reformy nie było i niestety w Sejmie zmielono te wszystkie podpisy i one, mimo że było ich 910 tysięcy, 508 dokładnie jest to na zdjęciu, to nie stały się, nie przywołały rządzących do porządku. No i kryzys parlamentarny. Szanowni Państwo, tego nie było od 89 roku. Taka destrukcja parlamentaryzmu, ograniczenie nam wypowiedzi, ten tryb pracy z dnia na dzień, te pojawienie się ustaw, nad którymi procedować powinniśmy, tak jak teraz kodeks karny, procedować
z pół roku, ażeby ona była stabilna i żeby odpowiadała na główne wyzwania rzeczywistości, to prawo stanowione odpowiada na główne wyzwania partii rządzącej. Tylko do tego się sprowadza i jest często, najczęściej bublami prawnymi. Tak jak to jest z Mieszkaniem Plus, które w ogóle nie działa, nie funkcjonuje. Przypomnę, że dobry projekt nasz, rodzina na swoim, nie, to jest, no, tak, Mieszkanie dla Młodych został zlikwidowany. Ale przede wszystkim interweniowałem i tego dotyczyły interwencje dotyczące przede wszystkim naszego regionu. Już na pierwszym swoim wystąpieniu, mówiłem tu na konferencji prasowej, upomniałem się o Adamów i mówiłem o tym, że do pani premier, że jest półtora miesiąca na to, żeby interweniować jeszcze w sprawie Adamowa. Upominałem się o nasz subregion, walcząc na przykład o Ościsłowo aż 44 razy. Bezpośrednio zwracałem się do ministrów i premierów, premiery Szydło i premiera Morawieckiego. Te moje wypowiedzi znajdziecie państwo też w specjalnym filmiku, który będzie pokazywał, w jaki sposób też się występuje z mównicy sejmowej. Ale też zabiegałem o Dolinę Energii. Tu w związku z tym, że nie ma decyzji rządu co do Ościsłowa i za bardzo nie wiemy, co z tym węglem brunatnym i ciągiem dalszym energetyki konwencjonalnej, my równocześnie i tu wspólnie też ze strukturami tureckimi i było zorganizowane też spotkanie u burmistrza Romualda Antosika, zabiegamy o Dolinę Energii, o program z Platformy Powęglowej. Ja jestem wiceprzewodniczącym podkomisji nadzwyczajnej do spraw Unii Europejskiej dotyczącej polityki energetycznej Unii Europejskiej i tam zabiegałem o to, ażeby Wielkopolska Wschodnia znalazła się na liście rządowej do wspomożenia z programu właśnie Platformy Powęglowej i liczymy na to, że te aspiracje nasze spotkają się z dobrym odzewem. Są to bardzo konkretne działania. Mówię też o wspólnych działaniach z marszałkiem województwa wielkopolskiego. Dzięki tym działaniom doprowadziliśmy do tego, że absorpcja środków unijnych tu w naszym regionie jest bardzo duża. 840 wystąpień, interpelacji. 840 interpelacji dotyczących problemów ogólnopolskich, a więc tych, o których też mówiłem, chociażby walka z plastikiem, sprawa smogu, sprawa wstrzymania zwrotu VAT, sprawa nielegalnych składowisk odpadów chemicznych itd., itd. Ale gro spraw dotyczyło właśnie regionalnych problemów. Tu też była rewitalizacja rynku w Turku, przedłużenia pracy elektrowni Adamów, budowa linii kolejowej Konin-Turek, finansowanie budowy ulicy Leśnej Chełmońskiego, termomodernizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków dotyczące tutaj osiedli w Turku i tak dalej, i tak dalej. Jest tego bardzo dużo. Zachęcam do zapoznania się na mojej stronie internetowej. Możecie państwo i serwis zdjęciowy, wkrótce też serwis filmowy będzie. No i jak mówię, do wszystkich mieszkań trafi ulotka, która będzie odsyłała bezpośrednio do mojego sprawozdania poselskiego. To ta pierwsza część. Pan poseł przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy parlamentarnej w mijającej kadencji, a przed nami są wybory. Jesteśmy w trakcie pracy nad budowaniem list. Góra Nasza ustala i buduje dużą koalicję, natomiast struktury powiatowe były zobowiązane przedstawić pewne wstępne propozycje personalne, kto mógłby reprezentować Platformę w tych najbliższych wyborach zgodnie z zaleceniem i z naszego szefostwa, żeby się otwierać na samorządowców i na środowiska niekoniecznie ściśle partyjne. Chciałem poinformować, że Platforma Turkowska, struktury powiatowe podjęły taką formalną uchwałę, że wskażą na, aby w najbliższych wyborach startował z naszych list pan Grzegorz Ciesielski, burmistrz 4 kadencji gminy Tuliszków, obecnie prezes powiatowy OSP. Najprawdopodobniej będziemy jeszcze zgłaszać inne osoby. Jak to się skończy, na którym miejscu będzie, czy się znajdzie na liście, to jest oczywiście sprawa otwarta, bo te wybory są na tyle istotne, co podkreślał na ostatniej Radzie Regionu Grzegorz Schetyna, żeby się mocno nie przywiązywać do miejsc, do układów, tylko
wszystkie ręce na pokład i wspomagać, bo gra idzie rzeczywiście o rzecz ważną, najważniejszą, o Polskę, o to, czy będziemy się po tych wyborach orientować na zachód, czy na wschód. I stąd też chciałem podziękować panu Grzegorzowi Ciesielskiemu, że zgodził się wspomóc nas i oddał swoją osobę do dyspozycji. Drugą rzecz, którą chciałem poinformować, to często samorządowcy z powiatu tureckiego narzekają, że w konkursach, które organizuje Urząd Marszałkowski, nie ma pewnych preferencji dla projektów z tego terenu, że przegrywają konkurencję. To chciałem przypomnieć, że do końca czerwca jest nabór na projekty strategiczne, które można zgłaszać do strategii województwa wielkopolskiego, ale również pod ewentualne przyszłe WRPO. Jest strona internetowa, formularz internetowy, gdzie można składać projekty, które mogłyby nie uczestniczyć w procedurze konkursowej. Te najlepsze projekty strategiczne będą jakby dofinansowane poza procedurą konkursową. Ja ze swojej strony nie omieszkam przypomnieć o projekcie, który ja zgłaszałem już ponad rok temu, tej budowie kolei z Konina do Turku i dalej do Łodzi, bo przypomnę, Wielkopolska Wschodnia jest białą plamą na mapie połączeń kolejowych w Wielkopolsce. Konin jest jedynym miastem subregionalnym, który nie jest węzłem kolejowym, a Turek jest jedynym miastem powiatowym w Wielkopolsce, który nie ma dostępu do kolei. Ale w tym naborze, na tych projekty strategiczne, również samorządowcy, jak i również każdy z mieszkańców mogą zgłaszać projekty, które uważają za istotne, które mogą być nie tylko dla Turku powiatu korzystne. No, mam na myśli geotermię, czy sposób wykorzystania tych ewentualnych źródeł geotermalnych, jak i każdy inny. Przypominam, nabór jest do końca czerwca. Można wejść na stronę Urzędu Marszałkowskiego i z tej strony jest odniesienie do formularza, na którym można te swoje propozycje, ten projekt zgłosić i opisać. Z mojej strony to tyle. Szanowni Państwo, lipiec będzie i sierpień, wrzesień, październik bardzo gorący. Nie tylko ze względu na pogodę, ale także na to, że będziemy jako struktury bardzo intensywnie pracować i wszyscy kandydaci będą intensywnie pracować. Będziemy trochę myślę, od sierpnia bardzo intensywnie i pukać do Państwa drzwi. Rozmawiać chcielibyśmy, żebyście Państwo rozmawiali z nami, a my będziemy przedstawiać też konkretny program nasz, bo teraz w najbliższym terminie 12-13 lipca będziemy mieli takie panele dyskusyjne, panele programowe, podczas których będziemy formułować nasze programy. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem w takim zespole do spraw polityki energetycznej Polski i będziemy przedstawiać projekt naszych działań do roku 2050 z kluczowym rokiem 2030. Będą to naprawdę rewolucyjne dosyć projekty, ale które pchną nas w kierunku bardzo, bardzo dobrego rozwoju. Znaczy, my nie możemy w tej chwili być skansenem Europy i nie możemy doprowadzać do tego, żeby 40 tysięcy ludzi umierało, tak jak w tej chwili, z powodu chociażby smogu. To jest jedna z kluczowych rzeczy i energetyka jest współwinna temu, tak więc my musimy doprowadzić do tego, że po pierwsze nie będziemy mieli za zbyt drogiego prądu, on powinien być tańszy niż ten, który w tej chwili nam grozi od 2020 roku, bo sztucznie jest zatrzymana cena energii, ale jeśli będziemy energetyką skansenową, tak jak to w tej chwili chce robić PiS i będziemy sprowadzać węgiel z Rosji w coraz większych ilościach, teraz już ponad 20 milionów ton. Jeśli będziemy ignorować rozwój technologiczny odnawialnych źródeł energii i przeciwstawiać się odnawialnym źródłom energii, to będą na nas nałożone ogromne kary, które będą skutkowały tym, że rzeczywiście ta energia dla każdego z nas będzie droga, zbyt droga. My otwieramy i będziemy przedstawiać Państwu program. Będę chciał się też w tej sprawie spotkać. Bardzo, bardzo ciekawych rozwiązań. A mówię dlatego o tym, że akurat przy tym pracuję z zespołem ekspertów i to zespół ekspertów jest bardzo poważnych. I tak jest ze wszystkimi działami naszego programu. Zdrowie, na to będziemy bardzo stawiać. Zapoznamy Państwa z tymi wynikami. Tak samo edukacja. W tej chwili to, co robi rząd,
prowadzi nas do ścieżki właśnie średniego rozwoju. Stajemy się coraz bardziej montownią Europy i nie ma nic czego, co, z czego byłby dumny premier Morawiecki. Jego program strategii odpowiedzialnego rozwoju po prostu ponosi klęskę. I musimy odważnie i wprawdzie o tym powiedzieć i chcemy być alternatywą bardzo poważną, programową i będziemy o alternatywie programowej z Państwem rozmawiać. O koniec lipca myślę, że już będziemy dogadani co do kształtu list i tak dalej i liczę tutaj na bardzo aktywną współpracę z Turkiem, ze strukturami tureckimi. Gra jest to naprawdę wielką stawkę.